Drodzy Państwo, święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ani jednej chmurki. Nie ma chmur burzowych, nie ma mrocznych, ciężkich chmur deszczowych. Jest niebieskie niebo, jak kiedyś mówiłem. Wyjaśnij mi, proszę. Nie zapominajki, niebieskie niebo, nieskończoność. Święto Maryjne. To główna linia Warszawa-Gdańsk. Aorta Polski. Krwiobieg główny. Tak. Ani jednej chmurki. Święto Maryjne. I mówią, że Maryja, że Królową Niebios. Tak, Królową Niebios, bo niebo jest niebieskie. Kolor maryjny. I jest napisane, zawsze jest napisane. Jest napisane. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Jest napisane. A ja dodam od siebie. I Stasie prowadzi śpiew. W kościele niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Stasiu Wierzchowski prowadzi śpiew organami. Odpowiednim tempem, odpowiednią harmonią, odpowiednią głośnością, bo organy są po to, aby śpiew prowadziły. Po to są organy. Jak niektórzy myślą, że organy są po to, żeby grały. No, pociąg jest po to, żeby trąbił i ostrzegał. Tak, ale organy są po to, żeby prowadzić śpiew. A Kościół to jest dom modlitwy. Jak dobrze rano przyjść do Kościoła, uwielbić Boga, Jezusa Chrystusa, Jego Matkę Maryję. I sprawdźcie sami, po powrocie cały dzień jest piękny, ciało jest zdrowe, krwiobieg poruszony i cały dzień jest w dobrym nastroju. Sprawdźcie sami. A jak ktoś nie przyjdzie do kościoła, tylko załóżmy coś tam innego, posiedzi w trawie, to taki, to. Smutny wyraz twarzy. A ci ludzie, którzy wracają z kościoła, są radośni. Teraz kawulka, obiadzik, spacer nad wodę. Tak. Bóg jest wielki, Bóg jest miłością. Chwila przerwy między mszami. Za chwilę będzie następna.